Główny temat naszego spotkania znamy, zapowiedziałem go wczoraj, Maryja w spotkaniu ze Słowem, ale potrzebne jest pewne preludium. Musimy kilka chwil poświęcić jednak pewnemu wprowadzeniu, stworzeniu pewnego tła, ponieważ żyjemy w takim czasie, kiedy podejście do ludzkiej natury charakteryzuje się takim sporym niezdecydowaniem i sporym pomieszaniem. I powstaje proste pytanie, jak my mamy wieść, prowadzić życie, jakieś prawe, jeżeli nie wiemy, kim jesteśmy. I chcąc zrozumieć potem historię Maryi i całą historię zbawczą, musimy zrobić taki mały wstęp dotyczący nas, ludzi, człowieka. Człowiek wychodzący ze stwórczej ręki Boga, stworzony Jego Słowem, jest człowiekiem, którego Bóg uczynił według swojego planu, według siebie, na obraz i podobieństwo, tak mówimy. Jeżeli wiemy, jaki jest ten punkt startowy, można by tak to powiedzieć, niemalże po sportowemu, i wiemy, że zmierzamy w te boskie ramiona człowieka, Boga, to wiemy już, jak wiemy już, jest jaki początek, mamy jakąś perspektywę, to całe życie ma jakiś fundament, o czymś, na czymś jest oparte. Jest taki tryptyk swoisty. To jest stworzenie, potem ten nasz ludzki, nieszczęsny upadek, który ciągle będzie nam towarzyszył, i wreszcie zbawienie. To, co mówimy o Słowie i to, co będziemy rozważali, jest w tej fazie, można by powiedzieć, już zbawczej. To ogromnie ważna sprawa, ale jeżeli chcemy dobrze zrozumieć człowieka i nie zawężać planu Bożego tylko do tych ludzi, którzy są wierni, a nawet do Kościoła, to musimy sobie uświadomić, że stworzenie jest tym momentem, kiedy w człowieku jest wpisane to, co powiedzieliśmy tak raną migawką. Ta miłość, która jest wpisana w serce człowieka, jest miłością Boga. I stąd ta niezwykła tęsknota. I stąd człowiek sobie nie radzi. Matka Teresa, święta Matka Teresa, mówiła, że kiedy ona w najbardziej ubogich miejscach w Indiach i na świecie była ze swoimi siostrami i widziała ludzki głód i tysiąc różnych problemów, to powiedziała, nie on jest największym cierpieniem tych ludzi. Największym cierpieniem tych ludzi jest to, że nikomu nie są potrzebni, że jakby ich nie było, jakby nie istnieli. To jest największy problem. Ja pamiętam, zrobię tylko taką krótką migawkę, jak przed ponad 20 laty wchodziliśmy na plac Woodstocku po raz pierwszy, by tam głosić Jezusa, głosić Ewangelię. I ja chciałem się dowiedzieć, czego ci młodzi tam szukają tak naprawdę. Usiedliśmy z taką grupką ciekawskich, którzy przyszli, zobaczyli jakichś ludzi w sutannach. Ja byłem jeszcze z jednym księdzem i postawiliśmy taki krzyż, punkt odniesienia. To wywołało jakoś zaciekawienie i zaczęliśmy rozmawiać. I ja rzuciłem takie pytanie, czego wy tu szukacie? I pierwsze zdania, które usłyszałem od 17-letniej dziewczyny, powiedziały bardzo dużo o takim świecie, przynajmniej w części tych, którzy tam byli. Ona powiedziała, ja wyjechałam z domu po zakończeniu roku szkolnego, wrócę przed rozpoczęciem następnego i ja księdzu gwarantuję, że nikt mnie nie zapyta, gdzie byłam. Nikogo to nie obchodzi.
każdy tam sobie żyje swoim. I to było ich cierpieniem. W stworzeniu jesteśmy tak stworzeni, że jesteśmy stworzeni w relacji, w odniesieniu do Boga. I nasza rzeczywistość, człowiek się spełnia, realizuje, staje się człowiekiem. Będzie niszczył nawet ludzi, kiedy tego po prostu nie dostaje człowiekowi. I pomoc człowiekowi w różnych momentach jest właśnie przede wszystkim pomocą właśnie relacyjną. I w tym sensie próbujmy zobaczyć, że Bóg wychodzi, w nas jest wpisana relacja, odniesienie głównie do tego, który nas stworzył, i w taki sam sposób, wczoraj próbowaliśmy to zobaczyć, potem zaczynamy być dla drugiego człowieka w naszych najbliższych relacjach miłości i każdym innym. Jeżeli tego nie ma, powstaje taka dramatyczna nieumiejętność spełnienia siebie jako człowieka i nieustanne cierpienie, które bardzo często bywa w dzisiejszym świecie zaspokajane jakimiś namiastkami, takimi czy innymi. Nieważne jest to, że to są namiastki i do żadnej głębi nie prowadzą. I teraz idziemy do tematu zasadniczego. Słowo, które Bóg do nas kieruje, jest zawsze słowem odniesienia kogoś, kto nas kocha. Nabranie tej perspektywy od momentu stwórczego, że człowiek jest istotą, którą Bóg nas kocha, to jest stworzenie w nas całej nadziei. I ja, zanim przeczytam ten fragment, który nas wprowadzi z Ewangelii według świętego Marka, z 4 rozdziału, przypowieść Jezusa, to chciałbym przytoczyć takie moje osobiste doświadczenie. Pierwsze doświadczenie młodego wtedy księdza, początkującego. W Kostrzynie nad Odrą zostałem wezwany do chorej kobiety. Zaniosłem Najświętszy Sakrament, udzieliłem jej sakramentu chorych. Była w takim poważnym stanie i zauważył pan, który leżał chory na sali mężczyzn, że przechodzi ksiądz i mówił tym mężczyznom, żeby mnie zawołali do pokoju. Oni zostawili nas samych. Ja, kiedy ja wszedłem, nie zapomnę, bo to jest taka pierwsza scena kapłańska moja w szpitalu. On tak spojrzał na mnie i powiedział mi wtedy: ojej, nic ksiądz nie zrozumie z tego, co powiem, ponieważ jest ksiądz za młody. I tak rozłożył ręce i mówi: widzi ksiądz, 75 lat minęło i mam puste ręce. Nawet gorzej, bo to są ręce człowieka, który krzywdził ludzi. Zapytałem lekarza wprost: ile ja mam tu czasu jeszcze? Powiedział mi równie prosto: może z tydzień. I co ja mam teraz robić? I ja w pierwszej chwili tak nie bardzo wiedziałem, jak zacząć. Jakoś wołałem o jakieś światło do Ducha Świętego i pamiętam, że usiadłem tak z boku na łóżku koło niego. On mnie tak chwycił kurczowo za ręce i zacząłem z pamięci odtwarzać sytuację spotkania Jezusa z ludźmi. Po prostu jakbym mu opowiadał Pismo Święte. Próbowałem mu przekazać najwierniej, jak moja pamięć pozwalała, różne sceny z Ewangelii. Aż doszedłem do momentu ukrzyżowania Jezusa i tego, jak my nazywamy, dobrego łotra, tego przestępcę, który jednym odezwaniem się do Pana został przyjęty, można by tak powiedzieć, z otwartymi ramionami.
I on wtedy zatrzymał mnie i powiedział, to ksiądz chce mi powiedzieć, że ja mam nadzieję. Tak. I tak się zaczęła relacja, która się skończyła pięknie, bo ja cały ten tydzień przywoziłem mu Pana Jezusa do szpitala codziennie i tak z tego świata odszedł. Ale chodzi o ten moment, że Słowo Boże, które docierało do niego, dotarło w sposób właściwy, bo to Słowo mu odkryło tajemnicę, że on jest kimś kochanym, niezależnie od tego, co zrobił. Nie było to w stanie zniszczyć Bożej miłości do niego. Tej miłości zasadniczej, której Bóg podarowuje, ludzie odpowiadają na nią lub nie. Ale ta gotowość i otwarcie jest nieustanne. I z tej perspektywy posłuchajmy najpierw przypowieści o Słowie. To jest przypowieść o Słowie. Słowie Boga. Znowu zaczął nauczać nad jeziorem. Zgromadził się wokół niego tak wielki tłum, że musiał wsiąść do łodzi na jeziorze. Podczas gdy cały lud pozostał na lądzie przy brzegu. Nauczał ich wiele w przypowieściach. Mówił im, słuchajcie, oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno ziarno padło koło drogi. Przeleciały ptaki, wydziobały je. Inne padło na grunt kamienisty, gdzie było mało ziemi. I szybko wzeszło, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy pokazało się słońce, przypaliło je i ziarno uschło, bo nie zapuściło korzeni. Inne padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zagłuszyły je. I nie wydało plonu. Jeszcze inne ziarna padły na glebę urodzajną i wydały plon dorodny i obfity. Jedno 30-krotny, inne 60-krotny, a jeszcze inne 100-krotny. I mówił, kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Chcemy rozpocząć od tego tekstu, bo to jest przypowieść o Słowie, która mówi o kilku prostych przesłaniach, ale bardzo ważnych. Tam, gdzie mówimy o Królestwie Bożym, tam jest ogromna rozrzutność Boga i ogromne ryzykowanie Boga Jego miłością. Zauważmy, że o 1/4 ziaren można mówić, że wydają plon. Obfity. Różny też, 30-60-100-krotny. Ale ta opowieść o tej rozrzutności jest ważna. I ważne jest jeszcze coś bardzo ważnego. Że w tym wszystkim na szczęście jest grunt urodzajny. Taki, który otwarty jest na Boże Słowo. I Słowo do niego dociera i zaczyna owocować. I przynosi piękne owoce. Ważne jest, można by tak powiedzieć, przygotowanie tej przestrzeni dla Słowa. I teraz ta szkoła pozytywna przyjęcia Bożego Słowa w tej szkole dzisiaj prowadzącą nas jest Maryja. I pierwsze, zajmiemy się tą przestrzenią dla Słowa. Jak przygotować tę przestrzeń dla Boga? Można by tak powiedzieć. Jak tę ziemię przygotować? W wypadku Maryi znajdujemy się w kontekście macierzyńskim, który zawsze dotyczy nas, ludzi, wielu osób. I kiedy się czyta te dwa wersety poprzedzające tę przypowieść, to Jezus wędrował przez miasta, wsie, nauczając, głosząc Ewangelię o Królestwie.
I było z nim 12 uczniów oraz wiele kobiet, które pomagały mu w głoszeniu Ewangelii. I to jest bardzo ważne, kiedy Jezus już naucza i kiedy byśmy po tym wstępie doszli do 8 rozdziału tego, zobaczymy tam u Łukasza bardzo ważną scenę. Różne wieści chodzą, że Jezus naucza, że jedni mówią, od zmysłów odszedł, coś nowego, coś się nadzwyczajnego dzieje i wtedy przyszli do Niego Jego matka, bracia, Jego rodzina i nie mogli się do Niego wejść, dostać z powodu tłumu i powiedziano Jezusowi, Twoja matka i bracia czekają na dworze, chcą się z Tobą widzieć. I wtedy Jezus wypowiedział niezwykłe słowa. One nie są przeciw Maryi, one coś nam definiują. I Jezus powiedział tak, moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Kiedy byśmy zobaczyli ten tekst tak oryginalnie, moglibyśmy odczytać w języku greckim, to można by było zobaczyć w całym takim rozdziale coś, taki wyraźny kobiecy nurt, można by powiedzieć, tego brzmienia i tego klimatu. Zatrzymajmy się więc na chwilę przy postaci Maryi. Łukasz, święty ewangelista, począwszy od 1 rozdziału Ewangelii, mówi słowo o zwiastowaniu. Przez anioła czegoś bardzo ważnego. I jaką tam widzimy Maryję? Bo to jest odbiór słowa. Jaką my tam widzimy Maryję? Uważną. Łukasz mówi, że otrzymawszy wiadomość zaskakującą ją, bo spotkanie z Bogiem jest zaskakującym spotkaniem. Bóg nas zawsze zaskoczy. I ta otrzymana wiadomość stawia w niej, rodzi w niej od razu pytanie. Pyta, jaki sens ma to pozdrowienie? I pierwsze słowo Maryi nie jest słowem fiat, amen, niech się stanie, tylko słowem pytaniem, jak to się może stać, jak to będzie. I pierwsza postawa Maryi to odbiera, ona słyszy to słowo, ona słucha. Ten teren, w którym to słowo zostało posiane, jest otwarty, jest wolny. Bo Maryja jest gotowa pozwolić Bogu wypełnić się Jego Słowem. To jest ogromna, ważna lekcja. Ja o niej wspomnę jeszcze przed adoracją, ponieważ to jest ważna lekcja modlitwy, naszego spotykania Boga. My mamy bardzo często przewagę mówienia do Niego nad słuchaniem. To jest częste zjawisko. Ja spróbuję do Niego nawiązać. Teraz sygnalizuję tylko, gdyż przy spotkaniu z Bożym Słowem jest problem słuchania. To jest bardzo ważny problem. Ja jeszcze raz wrócę do mojej pierwszej parafii, do Kostrzyna, bo tam przeżyłem dzień łaski po błędzie na pewno startu mojego kapłaństwa. I ten dzień mi zostanie na całe życie, bo być może mnie uratował. Jako młody ksiądz tam było sporo możliwości, więc rzuciłem się w różne działania, spotykania z młodzieżą. Jeździliśmy, działaliśmy. 1000 rzeczy było. Często niewiele snu. Rano wstawałem, wiadomo jak to wtedy jest, człowiek zmęczony. I uciekło mi coś zasadniczego. Na moje szczęście, mój ojciec duchowny, który był też moim spowiednikiem, długoletnim proboszczem, powiedział, jak będziesz na parafii,
i w niedzielę wygłosisz kazania, to jeżeli nie wieczorem w niedzielę, to w poniedziałek najpóźniej musisz przeczytać słowo, czytania mszalne na następną niedzielę. I powoli przez tydzień próbuj modlić się tym słowem, rozważać je, żeby najpierw to słowo było przyjęte przez ciebie, a potem będziesz się dzielił z innymi, bo inaczej będziesz mówił puste słowa, jak odtwarzacz, jak z magnetofonu. A masz głosić Ewangelię. I co mi uciekło? Takie spokojne medytowanie, medytacyjne czytanie Słowa Bożego. W seminarium mieliśmy to codziennie. Mi się wymknęło i co to, o czym chcę powiedzieć? Bo mówimy, Maryja słuchała, słyszała Słowo. To nie jest czynność biologiczna. Słuchać, nie w sensie brzmienia, jak tekstu. To znaczy usłyszeć, a to jest już zupełnie coś innego. Usłyszeć Słowo. I ja przeczytałem, pamiętam, w ten poniedziałek czytania. To było gdzieś z półtora roku mojego kapłaństwa. I nagle odkryłem, że nie słyszę. Że nie słyszę Boga. Bo gdybym po tym przeczytaniu tych słów miał stanąć przed ludźmi, tak jak teraz przed wami, i podzielić się tym słowem, to niewiele miałbym do powiedzenia. I przestraszyłem się, że się staję głuchy, że nie słyszę Boga. I pamiętam, wtedy przesunąłem budzik do tyłu, żeby wcześniej wstawać, bo potem były różne zajęcia i żeby rano mieć chwilę czasu na to, żeby zatrzymać się przed Słowem. A jeżeli następnego dnia od rana coś było, to bardzo często siadałem z tym Słowem wieczorem. Potem radziłem wielu ludziom, którzy pracują, mają rodziny, żeby to często robili wieczorem, bo rano, żeby to Słowo mogło wrócić, bo nie bardzo mają czas. Ale dla mnie to był taki wstrząs, który być może w perspektywie lat patrzę kapłańskich, był dla mnie bardzo ważnym odkryciem. I słuchaliśmy wczoraj w prologu Ewangelii świętego Jana, że Maryja jest tą, która ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża narodziła się z Boga. Rzeczywiście tak dalece utożsamiła się ze słowami Boga, że stały się one w niej ciałem. W tym samym momencie, w którym jej całkowita gotowość wyraziła się posłuszeństwem córki, można by powiedzieć, córki Boga, Bożego dziecka, i przemieniła ją w Matkę Boga. To pytanie zadała sobie Maryja i jasno postawiła też, jak się to może stać, skoro nie znam współżycia z mężem. I Maryja przyjmuje te słowa od anioła w jaki sposób? Mając pewność, że tam, gdzie człowiek dotyka własnej niemożności, tam zaczyna się nowa historia oparta na wierze. I to właśnie wyczuła Elżbieta, która po przyjściu Maryi do niej, co śpiewa? Błogosławiona, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. To jest to słuchanie słowa. Wielki teolog Kongar napisał tak, że my słyszymy słowo wtedy, kiedy słuchamy go, on tak to napisał, dosłownie cytuję z pamięci jego zdanie, tym posłusznym słuchaniem, które nazywa się wiarą. Ona więc jest najpierw słuchaniem. Słuchaniem
I to jest dla nas ważne, bo my żyjemy w świecie teraz, w którym mówienie jest przeważającym nad słuchaniem. Mamy kłopot ze słuchaniem, takim spokojnym wysłuchaniem również człowieka. I to jest ważne. Maryja uświadamia nam coś bardzo ważnego swoją postawą, życiem, że stoimy przed Bożym Słowem i istotą jest uważajcie, jak słuchacie. To jest ważne. Czego słuchacie i jak słuchacie. To jest w tekście 8:18 u Łukasza jest takie bardzo ważne. Uważajcie, jak słuchacie. Łukasz zwraca uwagę na naszą postawę. Na to, jak my się zachowamy wobec Bożego Słowa. Dla nas to ogromnie ważne. Co następnego mamy się spróbować nauczyć od Maryi? Maryja zachowywała Słowo w sercu. Łukasz pomaga nam patrzeć głębiej, gdy dodaje, że Maryja zachowywała Słowa. To ten termin, jak mówią egzegeci, którzy z języka greckiego tłumaczą, mówią, oznacza coś bardzo cennego, delikatnego, co ja przyjmuję w głąb swojego serca. To jest taka jakby najcenniejsza rzecz. Jakby ten zarodek ziarna, wracając do tej przypowieści, ja ją zachowuję. I kiedy to słowo nie jest w tej chwili zrozumiane, kiedy Symeon powie Maryi, twoje serce przeniknie miecz. Ona jeszcze nie wie, co to do końca znaczy, ale zachowuje to serce, to słowo. Kiedy Jezus, zwracając Jerozolimę, zostanie w świątyni, a oni myśleli, rodzice, że on idzie z rówieśnikami, wracają, szukają z tym wyrzutem, dlaczego to zrobiłeś, powinienem być w sprawach ojca. Ona nie rozumie, ale zachowuje w sercu. To jest to, że przychodzi czas, jak to można by powiedzieć tak wprost, kiedy zaczynamy żyć więcej Bożym Słowem, zaczynamy sięgać do Biblii, zaczynamy go słuchać. Nawet malutki fragment czytając codziennie, to odkrywamy coś bardzo dla nas ważnego. O tyle ważne, że to słowo dociera do nas i zaczyna być jakby przewodnikiem życia. I czytam Ewangelię dzisiaj i czytam tę samą Ewangelię nawet za kilka dni albo za kilka lat i nagle się dziwię, że trafia w moje serce z tego fragmentu zupełnie coś innego. Kiedy jakiś czas temu koncentrowałem się na innym słowie, które mi uderzyło, ta prosta zasada jest taka, czytam fragment i nagle jedno słowo, jedno zdanie, jakaś fraza staje się mi jakaś wyraźnie bliższa. Jest wołaniem, nie do końca muszę wiedzieć, o co chodzi, ale nie lekceważę tego słowa. Ono ze mną zostaje i okazuje się, że przychodzi życie, przychodzi czas, kiedy to słowo staje się przewodnikiem, jakimś rozjaśnieniem, światłem. Jeszcze jeden element właśnie tego zachowywania, bo Maryja w ten sposób w sobie chroni to słowo. My mamy pod tym względem bardzo niedobry świat. Ponieważ mamy tak przedawkowaną ilość słowa, ona tak do nas dociera w taki ogromie, że my nie mamy czasu
na to, żeby wartościować. I bardzo często to wygląda tak, jak przeglądanie tym palcem całe kilometry, jak mówią badacze, socjologowie, młodzi ludzie potrafią, nie tylko młodzi, przewijać w ciągu dnia. Na kilometry to się liczy. I to wszystko tak przewija się, że my nie koncentrujemy się na wartości słowa, nie chronimy go, bo jest go za dużo. Jeżeli nie potraktujemy bardzo świadomie Słowa Bożego w inny sposób, to ono dzieli ten sam los. Brzmi i nie słyszymy go, a tak naprawdę słyszymy Słowo wtedy, kiedy ono w nas zostaje na sposób Jezusa wcielone, staje się obecne, staje się moim życiem. W mniej lub bardziej konsekwentny sposób. Czasem to jest 30%, a czasem to jest 100%. Ta gama jest ogromna, różnica, ale ono wydaje plon. W jaki sposób dociera do mnie? To wymaga jakiejś chwili czasu. To wymaga jakiegoś zatrzymania, jakiegoś momentu, w którym ja nie w biegu tego nie czytam. My mamy kłopot ze słuchaniem. Kiedyś przeprowadzono taki test. Jak ludzie wychodzili z kościoła, pytano ich o czytania, które były na mszy świętej. I okazuje się, że bardzo wielu nie było w stanie powiedzieć, co było. Byli, niby słyszeli, ale nie słuchali. Coś, to jest sytuacja, to nie tylko jest nasza osobista wina, ale to jest sytuacja, w której żyjemy. Jeżeli chcemy żyć dobrze i mądrze, jakoś tak bardzo po ludzku, to musimy sobie powiedzieć, tak to jest. Więc jeżeli chcę słyszeć Boga, to muszę zostawić trochę czasu, jakąś chwilę. Wrócę do tego nasłuchiwania jeszcze przy okazji adoracji. Kilka słów przed adoracją zechcę powiedzieć na konferencji, ale to jest niezwykle ważna sprawa, bo to jest cały styl naszego bycia, naszej modlitwy, naszej relacji z Bogiem, naszej zgody wewnętrznej i przyjmowania to, co z Boga do nas dociera. To jest niezwykle ważne, ponieważ to decyduje o sposobie naszego życia, o tym, jak żyjemy. I to jest ważne. I Maryja to Boże Słowo, które w sposób niepowtarzalny i jedyny staje się w niej ciałem. Ona rodzi Jezusa. Boże Słowo, jak wczoraj mówiliśmy, staje się obecne pośród nas. Jezus, Ojciec Święty Benedykt to powtarzał. Jezus, nasze chrześcijaństwo nie jest wiarą w jakiegoś Boga, który nie wiadomo gdzie jest. Jest wiarą w Boga, który stał się dotykalny, widzialny. To, co Jan Święty powie. Myśmy Go widzieli. Mówimy Wam o tym, co widzieliśmy, co słyszeliśmy, czego dotykały nasze ręce, czego byliśmy świadkami. My nie mówimy tylko jakiejś ideologii czy nie wiadomo czego. Stąd Benedykt, papież, mówi, że w chrześcijaństwie pierwsze jest spotkanie z osobą, z Jezusem. Nawet nie jeszcze wielość nauczania, które do nas powoli dociera w różny sposób, ale spotkanie z Nim. W różnej skali tego spotkania, ale spotkanie. Zasłuchanie w Jego Słowo. Dopiero wtedy można rzeczywiście coś do nas dociera. Te chwile, takie chwile jak trudne czy odejścia, które cytowałem, moje osobiste doświadczenie, wtedy Boże Słowo jest niezwykle ważne. Nie jakieś nawet pocieszanie, takie czy inne. Chciałbym to zamknąć takim szczególnym fragmentem. To jest słowo, które
jeden z lekarzy z Lombardii, tam gdzie we Włoszech ta epidemia nasiliła się ogromnie, gdzie armia ludzi zmarła, gdzie lekarze sobie nie radzili, jest taki, zakończę takim fragmentem, to jest niezwykłe świadectwo tygodni. Koszmar płynie, rzeka staje się coraz większa. Na początku było kilku, potem dziesiątki, a teraz setki, a potem setki, a teraz nie jesteśmy już lekarzami, ale zostaliśmy sortownikami na taśmie i decydujemy, kto powinien żyć, a kto powinien zostać wysłany do domu, aby umrzeć. Nawet jeśli wszyscy ci ludzie płacili przez całe życie składki, żeby mieć pomoc. Jeszcze 2 tygodnie temu, teraz piszę, moi koledzy i ja byliśmy ateistami. To było dla nas normalne, ponieważ jesteśmy lekarzami i powiedziano nam, że nauka wyklucza istnienie Boga. Zawsze śmiałem się z moich rodziców, którzy chodzili do kościoła. 9 dni temu przybył do nas 75-letni duszpasterz. Był dobrym człowiekiem, miał poważne problemy z oddychaniem, ale miał przy sobie Biblię i zrobił na nas wrażenie, gdy czytał ją umierającym i trzymał ich za rękę. Wszyscy byliśmy zmęczeni, zniechęceni, wykończeni psychicznie i fizycznie, ale kiedy mieliśmy czas, słuchaliśmy go. Teraz musimy przyznać, że my ludzie dotarliśmy do naszych granic. Nie możemy nic zrobić, żeby każdego dnia nie umierało coraz więcej ludzi. Jesteśmy wyczerpani. Mamy 2 kolegów, którzy zmarli, a inni zostali zarażeni. Zdaliśmy sobie sprawę, że tam, gdzie człowiek nic nie może zrobić, potrzebujemy Boga i zaczęliśmy Go prosić o pomoc. Kiedy mamy tylko kilka wolnych minut, rozmawiamy ze sobą i nie możemy uwierzyć, że my zatwardziali ateiści codziennie szukamy pokoju, prosząc Pana, by pomógł nam się na Nim oprzeć, byśmy mogli opiekować się chorymi. Wczoraj 75-letni duszpasterz umarł. Do tego momentu, mimo ponad 120 zgonów tutaj w ciągu 3 tygodni, mimo że wszyscy byliśmy wyczerpani i zniszczeni, udało mu się, pomimo jego stanu i naszych trudności, przynieść nam pokój, którego nie mieliśmy. Nie mieliśmy nadziei i odnaleźć ją. Duszpasterz odszedł do Pana i wkrótce pewnie podążymy za Nim, jeżeli dalej tak będzie. Cieszę się, że wróciłem do Boga, gdy otaczają mnie cierpienia i śmierć moich bliskich. To jest piękne świadectwo, ale pokazujące coś bardzo ważnego. Ten ksiądz wtedy nawet nie silił się na jakieś gadanie. Po prostu wziął Biblię i odchodzącym czytał. I słowo, które do nich docierało, dawało im nadzieję. To jest czytelne niezwykle w Maryi. I to jest dla nas sygnał, że ten pokój wewnętrzny, który jest nam tak potrzebny jak powietrze. Bo chwile życia są przeróżne, od pięknych, szczęśliwych, upojnych do bardzo trudnych. Ta skala jest taka i ona w różny sposób u nas wygląda. I ta stabilność bierze się z takiej spokojnej relacji z Bogiem. Będziemy jeszcze wracali do tego. Na razie niech nam trochę zostanie w sercu ta gotowość, dyspozycyjność, która w Maryi tak pięknie jest widoczna. I ufność,
że po drugiej stronie jest ktoś, kto jest samą miłością. I zawsze jest tak, że jeżeli ten, który jest samą miłością, jest przy nas, to jest bezpiecznie. Zawsze tak jest. Co robimy, kiedy jest trudno, ciężko? Przecież idziemy do człowieka i oczekujemy, żeby był, przytulimy się i czasem to milczenie jest najlepszym sposobem mówienia. Słowa wtedy, te brzmiące, są mniej ważne, ale to słowo wypowiadane życiem jest istotne, żeby się obronić, żeby żyć. I ta pierwsza maryjna lekcja jest tą lekcją, która niech nas dzisiaj na ten dzień tak właśnie przygotuje, trochę wewnętrznie otworzy, pozwoli nam więcej słyszeć niż do Boga mówić. Słuchać to jest niezwykle ważna lekcja i spróbujmy trochę za stopami Maryi iść w kierunku Pana, a ta jej ufność, niech prośmy ją też, żeby się mogła również udzielić nam.